leczniki przyznane zostaną po raz 17. Głównym celem jest uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji gminy w latach 2020-2021. Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces. Henry Ford. Witam serdecznie na 17. Gali Nagród Słoneczniki 2020-2021. Witam naszych gości i mieszkańców gminy Kaliska. Pan Henryk Kinder jest cenionym przedsiębiorcą, który prowadzi zakład pracy chronionej, zatrudniający osoby wymagające szczególnych warunków pracy. Od wielu lat jest związany z naszą gminą, a od 2017 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych wspiera działalność środowiskowego domu samopomocy w Kaliskę. Uznanie za okazywane wsparcie mieszkańcom gminy Kaliska i godne do naśladowania postawę Solidarności Społecznej otrzymał nagrodę wójta gminy Kaliska Słoneczniki 2019 w kategorii życzliwa dłoń. Nadaje się panu Henrykowi Kinderowi tytuł honorowego obywatela gminy Kaliska. Szczerze, że jestem niezmiernie zaskoczony i mile zaskoczony. Jestem serdecznie dziękować za to wyróżnienie, bo to jest coś wielkiego dla mnie przez te lata pracy i ja po prostu staram się kochać ludzi. No to i tak bym chciał z tego świata odejść, kochając ludzi, być też kochanym i to, co robię, powiedzmy, dla ludzi tego, dla mnie to jest może bardziej normalne. No, jestem olbrzymio zaskoczony, bo to jest i zaskoczenie niesamowite i zaszczyt. Spotkał mnie tym honorowym obywatelstwem gminy Kaliska. Urodziłem się w Starogardzie, tam chyba umrę, ale część serca na pewno będzie w Kaliskach, nie? Bo tutaj jakoś tak z tą gminą zaczynam się coraz bardziej wiązać i to, co ja robię w Starogardzie, to, co robię dla osób, powiedzmy, wymagających więcej opieki i więcej, no, powiedzmy, osób niepełnosprawnych. I tutaj spotykam się jeszcze z tym gronem osób i widzę tutaj duże, powiedzmy, wsparcie i dużo szacunku i pracy dla nich ze strony gminy, ze strony samorządu gminnego i to też mnie jakoś tak dopinguje do pracy. I tutaj to jest powiedzmy to, co człowiek myśli, co człowiek by chciał robić i to, co człowiek o czym mówi, bo ja zawsze ludzi poważam, no mówię tak eufemistycznie trochę, ja kocham ludzi i dlatego tutaj czuję swoje serce, tutaj czuję część mojego życia i tutaj bym chciał dalej pracować z tą gminą. Oczywiście nie zapominając o Starogardzie, o innych, ale jest tu wspaniale, naprawdę. Laureatami Nagrody Honorowy Słonecznik w tegorocznej edycji jest małżeństwo aktywne w pracy na rzecz kaliskiej społeczności od wielu lat. Laureatka jest wieloletnim pracownikiem kaliskiej szkoły i z wielkim oddaniem oraz serdecznością udziela się na polu społeczno-edukacyjnym. Angażuje się w liczne akcje charytatywne oraz pomocowe. Poza tym koordynuje i organizuje zajęcia dodatkowe i projekty dla uczniów. Z kolei laureat przez blisko 30 lat prowadził firmę w gminie Kaliska, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego naszej małej ojczyzny. Kapituła postanowiła docenić wspólny wkład i zaangażowanie laureatów w dobro lokalnej społeczności w wielu aspektach oraz wyrazić swoje uznanie dla ich pracy. Z wyrazami wdzięczności kapituła przyznała Nagrodę Honorowego Słonecznika 2021 Państwu Joannie i Andrzejowi Linda.
wzruszona. Cieszę się, że mogę pracować w szkole, że mogę robić z dziećmi różne rzeczy. Również mój mąż przez 30 lat pracował w gminie jako przedsiębiorca i bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz, że możemy żyć w tej gminie i pracować dla gminy. Laureatem nagrody jest organizacja zrzeszająca młodych ludzi, którym przyświecają wartości patriotyczne, służba drugiemu człowiekowi, kształtowanie właściwych postaw, a także rozwój aktywności fizycznej. Na uznanie zasługuje zwłaszcza włączanie się w różne akcje charytatywne oraz dbałość o miejsca pamięci na terenie gminy, realizowana w ramach akcji hashtag Pamiętamy. Aktywność naszych laureatów jest godna pochwały i stanowi wzór do naśladowania dla młodego pokolenia. Doceniając ten wkład pracy i zaangażowanie, Kapituła przyznała Nagrodę Słonecznika 2021 12. Drużynie Harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliskach. Bardzo dziękujemy. No, gdyby nie dzieci, to by nas tutaj nie było tak naprawdę, więc dziękujemy naszym dzieciakom. Dzięki. Decydując o uhonorowaniu tego laureata, zwróciła szczególną uwagę na jego zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego naszych mieszkańców, dbałość o najwyższy poziom wyszkolenia strażaków oraz stan wyposażenia ratowniczego. Z poświęceniem oddaje się także pracy charytatywnej. Jego aktywna postawa przyczynia się do rozwoju i promocji działań pożarniczych. Szczególnym osiągnięciem laureata jest przygotowanie i wydanie książkowej wersji kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach. Ta super ciekawa pozycja liczy aż 644 strony. W uznaniu dla wkładu pracy i poświęconego czasu na upamiętnienie strażackiej historii, Kapituła przyznała Nagrodę Słonecznika 2021 panu Krzysztofowi Stoba, prezesowi OSP Kaliska. Chciałbym podziękować szczególnie strażakom, osobie, która mnie zgłosiła i swojej rodzinie, która dzisiaj nie mogła być ze mną, że ona pełni obowiązki przy dziecku. Ta kronika to tak naprawdę podziękowanie dla tych wszystkich osób, które są w tej kronice. Jesteśmy tam my, jeszcze żyjemy. Są osoby, których nie ma, tak po strażacku powiem, że odeszły na drugą stronę ognia. To jest podziękowanie dla nich, dla tej całej pracy, którą wkładają w bezpieczeństwo dla naszej całej gminy.
Laureatką Nagrody Słonecznik 2021 w dziedzinie Inicjatywa Roku jest osoba działająca na rzecz potrzebujących z terenu gminy Kaliska. Empatia i troska o osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywna postawa na rzecz tych osób doprowadziła do zorganizowania akcji pomocowej, w wyniku której w okresie świąt Bożego Narodzenia rodziny potrzebujące otrzymały paczki z darami. Było to logistycznie nie lada wyzwanie, ponieważ laureatka, nasza mieszkanka, organizuje te akcje przebywając w Anglii. Kapituła doceniła nie tylko charytatywną pomoc, ale także wszelkie działania, które sprzyjają promocji naszej małej ojczyzny za granicą. W uznaniu dla godnej naśladowania postawy społecznej kapituła uhonorowała słonecznikiem panią Annę Pisadzio. Laureatka w ostatnich dniach przebywała w Kaliskach, dzięki czemu wyjątkowo wręczono już tę nagrodę. Serdecznie gratulujemy o tą wypowiedź pani Anny. Jestem zaszczycona, że stało na moje ręce do przekazania dla was tą piękną nagrodę i wyróżnienie za piękny słonecznik. Słonecznik za zorganizowanie paczki świątecznej z sercem serduszka. Jestem wam bardzo wdzięczna, że wzięliście udział razem ze mną w tej akcji i to jest tak naprawdę dla was. Ode mnie, od wójta, od wszystkich tych mieszkańców tej gminy Kaliska przekazuję na wasze ręce. Jestem wdzięczna. Dziękuję wszystkim tym tutaj, jak to powiedzieć, pracownikom gminy Kaliska za możliwość zorganizowania tej paczki, żeby trafiły do właściwe ręce i myślę, że tak się właśnie stało. Serdecznie pozdrawiam wszystkie dzieciaczki, wszystkie osoby starsze, które otrzymały jakiś dar, niech nam służy. Niech dobrze się rozprzestrzenia i tym wszystkim życzę. Dziękuję. Państwa, laureat nagrody to osoba aktywnie działająca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców jako druh Kaliskiej OSP i nie tylko. Udziela się w wielu akcjach pomocowych i zbiórkach, wykazując się przy tym własną inicjatywą, zaangażowaniem i organizacyjnym talentem. Cieszę się opinią osoby, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. O każdej porze dnia i nocy można na nim polegać. W ubiegłym roku był jednym z inicjatorów pikniku charytatywnego, podczas którego kwestowano na rzecz potrzebującej mieszkanki gminy. Jest to jednak przykład tylko jednej z wielu inicjatyw podejmowanych przez laureata samodzielnie lub wspólnie z druhami OSP. Z dobroci serca podjął także wyzwanie współorganizacji akcji dla kociewskiego hospicjum. W uznaniu dla tej postawy oraz w podziękowaniu kapituła uhonorowała Nagrodą Słonecznik 2021 w dziedzinie Życzliwa Dłoń pana Marcina Trajdowskiego. Dziękuję bardzo. Ja chciałem się cofnąć do poprzedniego tu charytatywnego, co żeśmy otrzymali. Tutaj bardzo wielkie podziękowania dla darczyńców na ten piknik, który żeśmy robili tam mój. No i też podziękowania dla OSP Czarnej Wody, która przyjechała na pomogła dużo też się rozstawić tego. Także dziękujemy bardzo. No i dziękuję za drugie wyróżnienie. Specjalne. Otrzymałem. Dziękuję. Tak.
każde słoneczniki u nas w jakiś sposób odzwierciedlają pewien okres naszej gminy. Te rzeczywiście były troszeczkę inne. Był to okres 2 lat, ale myślę, że było bardzo dużo inicjatyw i osób, które mogliśmy w ten sposób wyróżnić, ale szczególne wyróżnienie chyba należało się naszemu honorowemu obywatelowi, panu Henrykowi Kinderowi, no, który w tym okresie również współpracował i to jemu zasługujemy pomoc, którą nam dostarczał, to jest poprzez maseczki, poprzez różną pomoc rehabilitacyjną dla środowiskowego domu i myślę, że to zgłoszenie było bardzo trafne i akurat panu Kinderowi to się należało, także ja bardzo mu dziękuję za wszystko, no i gratuluję tego wyróżnienia i oczywiście jako honorowy obywatel ma prawo wstępu na każdą imprezę w gminie Kaliska i będziemy go przyjmować z honorami, tak jak każdego honorowego obywatela naszej gminy. Dzisiaj też to piękne święto, bo nie bójmy się tego słowa użyć, to święto mieszkańców Kalisk, to święto tych ludzi, którzy dużą część swojego życia oddali tutaj, tej miejscowości, tej gminie, ale też innym ludziom, bo dzisiaj ci, którzy zostali nagrodzeni tą piękną nagrodą, to przede wszystkim osoby, które oddały coś siebie drugiemu człowiekowi.